Rozdział drugi. Relikwia w Oviedo. Niemal od momentu przybycia Arka Santa, świętej skrzyni, do Owiedo, stała się ona w bardzo mocny sposób związana z tym miastem położonym na północy Hiszpanii. We wczesnym średniowieczu kult relikwii, szczególnie szczątków świętych i męczenników, był religijną praktyką, która przyczyniła się do umacniania jedności i tożsamości określonych społeczności. Według przekazu tradycji w Galicji, krainie położonej w północno-zachodniej Hiszpanii, pewien biskup ogłosił w 813 roku, że na polu uprawnym odkryto szczątki świętego Jakuba Apostoła, brata świętego Jana. Powstało wtedy wiele kościołów, które od razu miały stać się miejscem kultu tych relikwii, zaś Santiago de Compostela szybko stało się popularnym celem pielgrzymek, od XII wieku do sanktuarium św. Jakuba pielgrzymowali chrześcijanie z całej Europy. Popularność i sława tego miejsca trwają do dziś. Mieszkańcy Galicji byli poddanymi króla Asturii, a centrum jego ziem znajdowało się w Oviedo. Właśnie tam władcy Asturii sami zaczęli tworzyć wielką kolekcję relikwii. Patronem tego miejsca została święta Eulalia, której ciało przeniesiono tam z miejscowości Merida. Według niektórych dokumentów historycznych, pierwotne budowle będące fundamentami dla przyszłej katedry w Oviedo faktycznie są wcześniejsze niż Santiago de Compostela. Istnieje zapis, że klasztor San Vicente zbudowano na wzgórzu w Oviedo za panowania króla Frueli I 757-768 około roku 761. Przyjmuje się, że to właśnie w tym roku do Oviedo przybyła skrzynia z relikwiami. Jednak to Alfons II, za panowania którego odkryto w Galicji grób świętego Jakuba Apostała, przeniósł stolicę Asturii z prawi do Oviedo. Według testamentu Alfonsa II, datowanego na 16 listopada 812 roku, a przechowywanego w archiwum katedry w Oviedo, ów cnotliwy król zbudował kościół San Salvador, i ufundował dwanaście ołtarzy poświęconych każdemu z apostołów. Święta komnata zbudowana została nad kryptą świętej Leokadi, w celu umieszczenia w niej skrzyni z relikwiami i ochrony ich przed wilgocią. Zbudowano ją na wzór kościoła, jednak bez ołtarza, ponieważ cała jej przestrzeń została wypełniona relikwiami, skrzyniami, kuframi i szkatułami. W kolejnych latach królowie podarowali katedrze wiele cennych przedmiotów, których znaczenie było równie wielkie jak relikwii. Jeden z nich, Krzyż Aniołów, wciąż znajduje się w Kamara Santa katedry w Oviedo. Opowiada się o nim, że został wykonany przez aniołów dla króla Alfonsa Cnotliwego w roku 808. Jest pięknie wykonany ze szczerego złota, zdobiony perłami i drogocennymi kamieniami pochodzącymi z królewskiego skarbca. Kronika Don Diego Alfonso z Granady, napisana w 1465 roku, przytacza legendę o powstaniu Krzyża Aniołów, który szybko stał się symbolem religijnym i politycznym miasta, od kiedy Owiedo zostało stolicą Królestwa Asturii. Kronika podaje, że król Alfons umiejscowił główny ołtarz katedry w samym jej centrum, zaś dwanaście pozostałych po sześć z lewej i sześć z prawej strony ołtarza głównego. Każdy poświęcony był jednemu apostołowi. Następnie na polecenie cnotliwego króla zbudowano kaplicę Matki Bożej, gdzie znajduje się grup Alfonsa i innych katolickich władców. Na końcu powstała kaplica Aniołów, w której obecnie znajdują się święte relikwie i skrzynia. Kronika opowiada też o cudzie związanym ze świętym krzyżem Aniołów, który miał być przyczyną ustanowienia święta Podwyższenia Krzyża obchodzonego 14 września. Dzień ten jest także dniem odpustu w katedrze w Oviedo. A król Don Alfonso Cnotliwe tak bardzo pragnął nadać szczególną godność kościołowi katedralnemu San Salvador w Oviedo, że pewnego dnia pod koniec mszy świętej rozkazał, aby przeniesiono mu złoto i drogocenne kamienie, które były w jego posiadaniu. Wydając ten rozkaz wyobrażał sobie krzyż zrobiony z tych skarbów, najpiękniejszy z możliwych, który miał uświetnić kościół. I wtedy zjawili się przed nim dwaj aniołowie w postaci pielgrzymów i oświadczyli, że chcieliby wykonać taki krzyż, którego król zapragnął. Król wzbraniał się dać im swoje złoto i drogocenne kamienie, jako że ich nie znał. Zarządził, żeby dano im czysty pokój, który następnie zamknięto, a król odszedł na posiłek. Kiedy siedział przy stole i wysłał posłańca, żeby dowiedział się, co też robią ci złotnicy, i dał im coś do jedzenia. Kiedy posłaniec królewski stanął przed drzwiami pokoju, zobaczył tam tak wielką światłość, że jego oczy nie mogły tego znieść. Poczuł też piękny zapach, jak gdyby pokój wypełniony był wszystkimi najwspanialszymi aromatami. Wielce przerażony wrócił do króla i opowiedział mu o wszystkim. Król wstał od stołu i poszedł tam razem z duchownymi i pewnym zamożnym człowiekiem. Kiedy przyszli do pokoju, zobaczyli dokładnie to samo wielką jasność i wspaniały zapach płynący z wnętrza. A potem, zawierzając się Bogu ze łzami i w nabożnej czci, król wszedł do środka i znalazł gotowy krzyż. Nie zobaczył jednak mistrzów, którzy go wykonali. Wziął krzyż i z wielką nabożnością i czcią, i ozdobił nim szczyt głównego ołtarza kościoła San Salvador. W ten właśnie sposób powstał święty krzyż aniołów. W tym wczesnym okresie w Świętej Komnacie znalazło się także kilka innych cennych religijnych przedmiotów. Krzyż zwycięstwa został ofiarowany przez króla Alfonsa III Wielkiego w roku 908, zaś agatowy relikwiarz ofiarował król Fruela II i jego żona Nunilo w 910 roku. Krzyż aniołów i krzyż zwycięstwa znajdują się obecnie w herbie Oviedo oraz na fladze księstwa Asturii. Jest jednak rzeczą możliwą, że pierwsi królowie nigdy nie poznali zawartości skrzyni. Aby uniknąć możliwej profanacji, pozwolono ludziom uwierzyć, że ten, kto spróbuje otworzyć skrzynię, zostanie powalony na ziemię. Dokument z 1075 roku opowiada, jak w roku 1030 biskup Poncjusz spróbował zajrzeć do skrzyni, chcąc zbadać jej zawartość. W owym czasie skrzynia z relikwiami spoczywała w kościele San Salvador od ponad dwóch stuleci, a nikt nie miał pojęcia, co właściwie w niej się znajduje. Pewnego dnia biskup przyszedł do świętej komnaty w towarzystwie dostojników z kapituły katedralnej, krewnych i bliskich przyjaciół, mając zamiar otworzyć ten skarbiec z relikwiami. Zaledwie podniesiono wieko, a ze skrzyni uderzyła w nich ostra i oślepiająca jasność wywołując przerażenie wszystkich obecnych i oślepiając kilku, w tym także samego biskupa. Niektórzy z nich nigdy nie odzyskali wzroku. Mimo tego strasznego wydarzenia, kilkadziesiąt lat później, w roku 1075, król Alfons VI udał się w podróż stoledo do Oviedo w celu poznania wielkiego sekretu skrzyni, której sława przekroczyła granice chrześcijańskiego królestwa. Towarzyszyła mu siostra Donia Urraka oraz infantka Donia Elvira Kilka biskupów i słynny rycerz Rodrigo Díaz de Vivar, el siscompeador, wyruszyli w pierwszych dniach stycznia i przez Pachares dotarli do Oviedo 2 lutego. Ponieważ wciąż żywa była pamięć o wydarzeniach towarzyszących pierwszej próbie otwarcia skrzyni, król rozkazał odprawienie nabożeństw, zarządził dodatkowy post i modlitwy. Każdy zakątek katedry okadzili specjalnie powołani przez króla kościelni urzędnicy. Z wielką obawą 13 marca, w czwarty piątek Wielkiego Postu, dokonano uroczystego otwarcia skrzyni w obecności króla, osób z jego dworu i wysokich dostojników kościelnych. Wszystkich obecnych napełniło zdziwienie i wdzięczność wobec Boga na widok niewiarygodnego skarbu. Relikwii męki Jezusa, drzewa krzyża, Świętej Krwi Zbawiciela i jego sudarionu, jak również niezliczonych relikwii świętych, proroków, męczenników, wyznawców i dziewic. Nie wydarzyło się wtedy nic nadprzyrodzonego, jednak stało się coś niezwykłego, o czym opowiada Jorge Manuel Rodríguez Albenar w Ayazgos Sresientes. Następnego dnia sporządzono dokument dotyczący otwarcia i w ten sposób sudarion stał się definitywnie nierozłączną częścią historii Asturii. W dokumencie tym po krótkim wyliczeniu wszystkich relikwii zapisano akt ofiarowania przez króla kościołowi w Oviedo ziemi lagneo, langreo oraz nakaz ozdobienia świętej komnaty katolicką symboliką. Całą skrzynię polecono pokryć srebrem, co miało uczynić ją bardziej godną jej świętej zawartości. Srebrny pancerz został wykonany przez artystę z Kordoby. Ozdobne detale zrobiono w stylu mozarabskim, a na wspaniałym wieku skrzyni umieszczono srebrną płaskorzeźbę. Inskrypcja na wieku nie tylko wyliczała najważniejsze relikwie, znajdujące się w skrzyni, lecz także podawała rok 1113 jako datę wykonania dzieła. Tę samą skrzynię można podziwiać w katedrze dzisiaj, odnowioną po zniszczeniu kamara Santa w 1934 roku. Na srebrnym pancerzu znajduje się łacińska inskrypcja. De sepulcro Eus eius adque sudario et cruores quisimo. To znaczy z grobu pana jego sudarion oraz jego najświętsza krew. We wspomnianej kronice autorstwa Diego Alfonso z Granady, diecezjalnego sędziego, urzędnika i wikariusza generalnego diecezji Oviedo, oraz Ruya García de Prendeza, dziekana katedry, zamieszczono spis relikwii znajdujących się w skrzyni i świętej komnacie. Datowany jest na piątek, czerwiec 1465 roku i wygląda niezwykle imponująco. Z pewnością nie wszystkie wymienione tam relikwie przybyły do Owie w skrzyni, Najprawdopodobniej zostały zgromadzone przez królów Asturii po to, by przekształcić Owiedo i jego katedrę w miejsce pielgrzymek, co stało się faktem począwszy od XI wieku. Chociaż żadna z relikwii nie została zbadana przez naukowców tak jak Sudarion, to wszystkie zostały potraktowane jako przedmioty kultu i czci zgodnie z tym, co przekazała o nich tradycja. Przez wieki obdarzano je wielką czcią i strzeżono. Spis relikwii wyliczonych w 1465 roku w kronice Don Diego z Granady jest rzeczywiście bogaty. W skrzyni znajdują się m.in. relikwia krzyża naszego pana, kamyk z grobu, w którym został on pochowany suknia, w którą był owinięty w żłóbku, kilka cierni z kolony cierniowej, garść ziemi z góry oliwnej, której dotykały jego stopy przed w nieba wstąpieniem, jeden z trzydziestu srebrników zapłaconych Judaszowi, ornat podarowany przez Matkę Bożą świętemu Ildefonsowi, arcybiskupowi Toledo, szkatuła ze złota i drogocennych kamieni zawierająca czoło i włosy świętego Jana Chrzciciela, dłonie świętego Szczepana, pierwszego męczennika, kilka włosów świętej Marii Magdaleny, sandał św. Piotra Apostoła, sandał św. Andrzeja Apostoła, kości wielu proroków i świętych, relikwie męczenników św. Justusa i św. Pastora, szata liturgiczna św. Jana Apostoła, prochy św. Emiliana diakona. W kaplicy Świętych Aniołów znajdują się ciała św. Eulogiusza i Św. Lukrecji. Zamęczonych przez Maurów w Kordobie, ciało świętego Vincenta opata klasztoru San Claudio de León oraz ciało świętej Eulalii z Meridy. W innych miejscach katedry znajdują się relikwie wielu świętych, królów i męczenników, jak również jedna z sześciu kamiennych stągwi, w których Jezus przemienił wodę w wino. Ponoć została przywieziona do kościoła przez świętego Turybiusza z portu Aviles. To oczywiste, że owo naczynie na wino nie znalazło się w katedrze dzięki świętemu Turybiuszowi, który żył w V wieku, na długo przed zbudowaniem katedry w Owiedo. Jest to raczej jedna z tych relikwii, które ukryto na górze Monsacro razem z Arka Santa, znajdującą się obecnie w Owiedo. Po uroczystym ogłoszeniu przez Alfonsa VI spisu relikwii znajdujących się w Świętej Komnacie ich sława ogromnie wzrosła, a owie dostało się celem wielu pielgrzymów zmierzających do Santiago. Chociaż kilka relikwii wyjęto ze skrzyni, to jednak większość z nich została w niej zamknięta. Pielgrzymom musiało wystarczyć dotknięcie i ucałowanie skrzyni. Fakt, że niektóre relikwie zostały wystawione na widok publiczny, stanowił pewne zagrożenie. Anonimowy autor z XII wieku opisuje wizytę w katedrze żony króla Alfonsa Dobrego, zdobywcy Toledo. Przybyła ona razem z siostrami zobaczyć arka Santa. Kiedy chciała zbliżyć się do szkatuły, znajdującej się poza skrzynią i zawierającej wiele relikwii, opat, obawiając się, że może zabrać którąś z nich, zamknął szkatułę. Nikt później nie próbował już jej otworzyć. Po otwarciu skrzyni w 1075 roku na rozkaz króla Alfonsa VI zamknięto ją na wiele stuleci. Nie pozwolono jej otworzyć królowi Alfonsowi XI, mimo że przybył w 1345 roku do Oviedo jako pielgrzym i ofiarował Kościołowi cenne dary. Musiał zadowolić się ujrzeniem samego tylko relikwiarza. Nie pojawił się nikt, kto by chciał zajrzeć do Arka Santa aż do czasów biskupa Don Cristobala de Rojas si y Sandovala 1547-1556. Według Ambrosio de Moralesa na trzy dni przed otwarciem skrzyni biskup zarządził, aby każdy pościł, zanosił modlitwę do pana i uczestniczył w procesjach. W niedzielę odprawił mszę świętą, a następnie udał się do świętej komnaty. Tam modlił się, upadł na kolana przed skrzynią i wyciągnął klucz, aby ją otworzyć. Kiedy włożył klucz do zamka, poczuł się taki słaby, że nie był w stanie się ruszyć. Nie miał wyboru, musiał powstrzymać się od otwarcia skrzyni. Poczuł nawet, że włosy stanęły mu dęba, a mitra spadła z głowy. Morale kończy opowieść stwierdzeniem, że skrzynia pozostała zamknięta i miała taką pozostać przez wiele kolejnych lat. Z powodu czci, szacunku i lęku duchownych. Niektórzy badacze uważają, że skrzynia mogła zostać otwarta w tajemnicy z okazji konsekracji biskupa Salamanki Don Pedro Junco de Posada. Miało to miejsce w czasach, gdy biskupem Oviedo był Don Diego Aponte de Quiniones 1585-1598. Jednak kawanile powątpiewa, czy rzeczywiście miało to miejsce. Przy innej okazji, Don Juan de Torres, biskup Oviedo, tuż po przybyciu do stolicy w grudniu 1715 roku, zaproponował kapitule katedralnej, aby skrzynię otworzono i wyciągnięto z niej relikwie. Po poważnym rozważeniu tej propozycji i odprawieniu mszy o Duchu Świętym, w celu uzyskania Bożej Rady, kanonicy katedralni odmówili prośbie biskupa. Pragnienie ukrycia relikwii przed spojrzeniem ciekawskich obowiązywało przez wiele stuleci. Wyjątek stanowił jeden fakt, mający miejsce wkrótce po odmownej odpowiedzi na prośbę biskupa w roku 1715. Świętą Komnatę odwiedził Ambrosio de Morales, a wydarzenie to zostało odnotowane w Madrycie przez Antonio Marina w roku 1765. Został on wysłany przez króla Filipa II do sporządzenia spisu relikwii z katedry w Oviedo. Pozwolono mu zobaczyć Sudarion, a jego opis relikwii przytoczony we wprowadzeniu do tej książki pokazuje jak trudno jest dokładnie określić czym jest Sudarion. Jego ogólne wrażenie streszczają słowa: nie istnieją żadne świadectwa dotyczące tej relikwii oprócz tradycji z nią związanej i jej starożytności. Marina był szczególnie poruszony niezwykłą czcią, jaką darzono Sudarion, która, jak napisał, zachwyciła nawet takiego grzesznika jak ja. Musiał odczuwać ogromną przyjemność, odkrywając zawartość niezliczonych skrzyń i szkatułek znajdujących się w świętej komnacie w owych niespokojnych czasach reformacji. Nie tylko królowie i biskupi interesowali się wielkim relikwiarzem z kościoła San Salvador, Mimo faktu, że relikwie pozostawały w ukryciu przez tyle stuleci, a do Oviedo niełatwo było dotrzeć, pobożność ludowa związana z tym miejscem rosła stale od IX wieku, zaś samo miasto stało się celem pielgrzymek. Pielgrzymi zdążający do Santiago de Compostela ułożyli powiedzenie Kto wędruje do Santiago pomijając San Salvador, pomija pana, ale tylko słudze oddaje cześć i honor. San Salvador to katedra w Oviedo, która poświęcona jest zbawicielowi, Jezusowi z Nazaretu. Powtarzając ten refren, mieszkańcy Asturii chcieli dać pielgrzymom do zrozumienia, że jeśli odwiedzą Santiago de Compostela i relikwie św. Jakuba, zaś omijają Oviedo, gdzie znajdują się relikwie Jezusa, to służą jedynie apostołowi, a nie Panu. Ten dwuwers funkcjonował także w innych wariantach. Słowo senior czasami zastępowało słowo criador – stwórca, a czasownik sirve – słowo wizita – odwiedza. Powiedzenie było również popularne we Włoszech i Francji. Oviedo nie znajdowało się na szlaku do Santiago, jednak stało się tak słynnym miejscem, że wielu pielgrzymów uznało, iż warto nadłożyć drogi, i zobaczyć relikwie znajdujące się w świętej komnacie, mimo konieczności przejścia przez góry, piętrzące się między Asturią i Kastylią. Pewien pielgrzym, odnosząc się do fatalnego stanu dróg w tej części Hiszpanii, pisał w 1501 roku, że, że wielu pielgrzymów zdążających do Santiago obawia się zatrzymywać w owiedo, gdyż poboczna droga tam prowadząca jest mało uczęszczana, wiedzie po pustkowiach i jest znacznie bardziej górzysta niż droga główna. Mimo to tłumy przybywały do katedry San Salvador z powodu jej skarbów, a wielu próbowało nawet trudnej wspinaczki na szczyt góry Monsakro. Poza sławą samych relikwii, o których wieść rozniosła się po całej Europie za sprawą otwarcia skrzyni w roku 1075, jeszcze jedno wydarzenie odegrało dużą rolę w przyciągnięciu pielgrzymów. Chodzi o wypędzenie demona, który opętał pewną młodą kobietę pielgrzymującą do Santiago, o czym wspomina kilka manuskryptów pochodzących z XII i XIII wieku. Opis tego wydarzenia jest tak żywy i bogaty w szczegóły, że zdaniem Kawanilesa musiał zostać napisany przez naocznego świadka. Według tej opowieści kobieta, która zaszła w ciążę wbrew swej woli, przekleła płód już w momencie poczęcia i oddała dziecko diabłu. Opiekowała się córeczką przez siedem miesięcy po porodzie. Później dzieckiem zaopiekował się diabeł, dając mu życie w bogactwie, wiele sług i nieustanną opiekę. W wieku szesnastu lat dziewczyna była silna, mimo że bardzo szczupła i znała wiele języków. Kiedy miała siedemnaście, pewien benedyktyn z Jaka w Aragonii zabrał ją do opactwa, gdzie miała widzenie świętego Jakuba, który odcisnął znak krzyża na jej palcu. I wtedy diabeł powrócił, przemawiając przez nią strasznym głosem. Powiedział, że opuści ją tylko wtedy, kiedy San Salvador lub Santiago tak rozkażą. Wysłano zatem dziewczynę na pielgrzymkę do katedry San Salvador w Oviedo, gdzie upadła na kolana przed świętą skrzynią z relikwiami. W tym momencie diabeł ponownie wszedł w jej ciało i zaczął mówić. Duchowni nakazali diabłu opuścić dziewczynę, jednak on odmówił, opowiadając, że to on wychował dziecko i nauczył je całej swej sztuki. Kiedy archidiakon katedry przyniósł krzyż aniołów, diabeł został zmuszony do opuszczenia kobiety. Jednak kiedy następnego dnia przyszła do katedry, znowu ją opanował. Kanonik katedry, który obawiał się, że z powodu grzechów ludu Bóg może pozwolić diabłu zburzyć kościół, rozkazał, by przyniesiono mu relikwie. Diabeł uciekł natychmiast. Trzeciego dnia przyprowadzono dziewczynę przed ołtarz San Salvador i znowu wstąpił w nią diabeł. Uniósł jej ciało w górę i cisnął o posadzkę, krzycząc, że nie opuści dziewczyny. Osoby będące w kościele próbowały ją schwytać, ale ona znowu uniosła się w górę. Archidiakon nakazał wszystkim modlić się i dziewczyna znowu została rzucona na posadzkę. Kanonik przyniósł krzyż aniołów i po straszliwej walce demon w końcu opuścił kobietę na zawsze, mówiąc, że Zbawiciel wysłał go jako przestrogę dla świata. Dziewczyna pozostała w owie do sześć tygodni, została ochrzczona i przyjęła imię Maria stała się niezwykle piękną, czarującą kobietą i opowiadała pielgrzymom o swoich przeżyciach.